Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przy grobie poległych pod Lemanem w 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej i przy grobie nieznanego żołnierza, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. W dniu święta Wojska Polskiego przywołajmy w pamięci tych wszystkich, którzy nad życie umiłowali ojczyznę, dla których wiara, wolność i godność człowieka były dobrem najwyższym. Złóżmy hołd poległym na wszystkich frontach, tym, którzy dali dowody męstwa i poświęcenia. Kosynierzy generała Tadeusza Kościuszki, legioniści generała Henryka Dąbrowskiego, wiarusi księcia Józefa Poniatowskiego, wzywam was, stańcie do apelu. Żołnierze Powstania Listopadowego, wzywam was, stańcie do apelu. Żołnierze Powstania Styczniowego, wzywam was, stańcie do apelu. Legioniści Józefa Piłsudskiego, żołnierze Błękitnej Armii generała Hallera, Orlęta Lwowskie, powstańcy wielkopolscy i śląscy, wzywam was, stańcie do apelu. Obrońcy ojczyzny z roku 1920, którzy broniliście jej młodego bytu przed sowiecką nawałą, wzywam was, stańcie do apelu. Żołnierze bestialsko pomordowani pod Lemanem i pełniący wieczną wartę tu, w tej ziemi, wzywam was, stańcie do apelu. Żołnierze polegli w obronie ojczyzny w 1939 roku, którzy walczyliście z najeźdźcą niemieckim i radzieckim. Wzywam was, stańcie do apelu. Żołnierze Powstania Warszawskiego, wzywam was, stańcie do apelu. Żołnierze Armii Krajowej, polegli w walce o wolność ukochanej ojczyzny. Wzywam was, stańcie do apelu. Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, polegli w obronie godności i niezawisłości. Wzywam was, stańcie do apelu. Żołnierze wyklęci, polegli i zamordowani, dowódcy oddziałów partyzanckich, którzy w okresie ciemnej nocy stalinowskiego terroru poderwaliście naród do walki, kontynuując ideę polskiego państwa podziemnego. Wzywam was, stańcie do apelu. Żołnierze polscy walczący na wszystkich frontach II wojny światowej, aby móc żyć w wolnej ojczyźnie. Wzywam was, stańcie do apelu. Żołnierze i oficerowie Wojska Polskiego zamordowani w niemieckich obozach i radzieckich łagrach. Wzywam was, stańcie do apelu. Bezimienni żołnierze, którzy obowiązek wobec narodu spełniliście własną krwią i życiem. Wzywam was, stańcie do apelu. Do was zwracam się potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w waszej pamięci i w historii Polski i dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci!